Cześć kochani, witam się z Wami na takim dziennym vlogu. Nie nagrywam nic dla Was, macie teraz małą parodniową przerwę, chyba 4 czy 5 dni, bo stwierdziłam, że dam Wam troszeczkę od siebie odpocząć. Oglądaliście mi troszkę spadła, znaczy, że po prostu Wam się znudziłam. Tydzień pracy był całkiem spoko, bardzo szybko zleciał. Powiem Wam, że wczoraj jak przyszła ta środa i już była godzina 18 i wiedziałam, że jest weekend, to mówię właśnie do Andry nawet, że kurde, dopiero co się martwiłam, że znowu nowy tydzień, a tutaj już jest po i znowu kolejny weekend. Także sporo książek przeczytałam przez ten tydzień, ale o książkach porozmawiamy sobie na samym końcu tego vloga. Ale co chciałam Wam powiedzieć, mówiłam Wam, że zacznę ćwiczyć na orbiterku. I tak się też stało. Używam go jako orbitra, nie jako rowerka, bo ja nie lubię za bardzo rowerów stacjonarnych, szczególnie, że nigdzie nie jadłem, więc używałam. I w niedzielę mogę powiedzieć Wam, że zrobiłam taki na rozgrzewkę 30-minutowy trening, ale już poniedziałek, wtorek i wczoraj środa po 45 minut, gdzie wczorajszy trening był to trening najlepszy, bo w te 45 minut spaliłam 418 kalorii, a wcześniej w tym samym czasie 380. Po prostu jestem coraz szybsza, że tak powiem. Także fajnie ćwiczę. Mam nadzieję, że te nogi, galarety zaczną trochę lepiej wyglądać. Już nieważne to, że zawsze zostanę takim grubym klocem, ale po prostu, żeby lepiej to ciało wyglądało, nie oszukujmy się. I teraz właśnie wstałam o 8, jest mega gorąco. Już jest około 8.50, ja się ubrałam w fioletową sukienkę, fioletowe okulary. Może Wam pokażę, jak wyglądam, poczekajcie. Mam o taką sukienkę, mam jedną celebrytkę. To jest moja ulubiona, jedna z ulubieńszych celebrytek, to jest ta z krzyżami i koraliki. I mam oczywiście celebrytkę od Ani z kanału My Beautiful Life. I do tego mam, nie wiem czy widać, nie wiem jak pokazać, mam kolczyki, które są dokładnie takie same jak to. I do tego idzie moja sukienka Miss City z paskiem, bo ona jest oversize, ona jest taka gdzieś dotąd. Ale wiadomo, jak wezmę tutaj sobie w talii paseczkiem, to wygląda lepiej. No i tutaj widzicie, zobaczcie ile ma miejsca i przez to ona się... Ja na początku sobie myślę, o, zmięta jest, ale potem myślę, nie, to nie jest zmięte, to jest po prostu no taki krój. I na dole mam trampki, także taki zwykły strój i oczywiście pasujący okulary fioletowe muszą być. Także jak pamiętacie, okulary są z AliExpress, jak większość moich okularów. Teraz właśnie będę szła do Lidla, bo Andrzej mówi, że mnie zawiezie, ale ja mówię, że wolę sobie iść. Najwyżej jak kupię za dużo, to po mnie przyjedzie, ale chcę sobie troszkę kroków zrobić. Poza tym jest piękna pogoda, chcę wykorzystać, bo jednak będąc 12 godzin w środku w pracy, nie mając okien, po prostu nie wiem, co się dzieje. Mogłabym wejść do kantyny, w której są okna, ale wolę tego nie robić, bo wiem, że ciężej by mi było wrócić i zrobić swoją robotę. Dzisiaj o 11 przychodzi do mnie koleżanka na kawę, Iwonka. Ona była u mnie na perepetuwie, ale nigdy nie była tutaj wcześniej za dnia, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą my zawsze miałyśmy tradycję od nie wiem ilu lat, 7, 8, że zawsze chodziłyśmy do Kosty na kawę. Ale ona teraz tu w sumie też niedaleko mnie kupiła dom. I Kosta, jak Wam mówiłam, nie smakuje mu już kawa, Starbucks tak, ale Kosta już nie. Więc powiedziałam do niej po prostu, pani do mnie, mam teraz dom, mam piękny ekspres, to może wypić kawę tutaj. Także przyjdzie do nas, posiedzimy sobie na ogródku. Później koło po 12 chyba ma przyjść Marcel i mamy sobie zrobić małego grilla. Takiego wiecie, nic jakiegoś wielkiego, po prostu zwykły grill z kiełbaskami, piwko, cider i tak dalej. Także bardzo tak skromnie. Jutro idziemy na ryby, tak, ale to w jutrzejszym vlogu, bo dzisiaj taki jednodniowy vlog zrobimy. Może mi przyjdą jakieś paczuszki i czekam na moje, słuchajcie, Eggcher. Z tym Eggcher też wyszły jazdy, bo ja zamówiłam to Eggcher na stronie Amazonu. I nie wiem, czy Wam mówiłam, ono na stronie Amazonu kosztowało 320 funtów, a u producenta chyba 500 albo 450. Nie chcę tutaj kłamać, ale była spora różnica w cenie. Ale tak często jest, że przez Amazon można kupić taniej albo drożej, zależy co to jest. W każdym razie miało być albo opcja dostawy do wczoraj, albo opcja, że po opłacie 5 funtów to krzesełko dojedzie do mnie w sobotę. Oczywiście nie dojechało, a dzisiaj już jest czwartek. Napisałam do nich maila, że po co robią customer promise, po co każą mi płacić dodatkowe, może to nie jest dużo 5 funtów i kiedyś bym się o to nie kłóciła, ale sobie ostatnio pomyślałam, że takie firmy
Od każdego po 5 funtów, kto machnie ręką i dużo im się tego uzbiera, a ja za 5 funtów mogę mieć kawę. Centralnie sobie tak pomyślałam, także powiedziałam, że życzę sobie, aby zostały mi zwrócone moje pieniądze, które zapłaciłam za tą przesyłkę i że jestem ogólnie niezadowolona, bo specjalnie wzięłam dzień wolny, a to krzesło nie dojechało. Nieważne, czy wzięłam dzień wolny, czy nie, jednak wiem, że dużo osób czasem bierze dzień wolny, bo coś potrzebuje, a oni sobie robią żarty. Także niby dzisiaj pomiędzy 1:00 a 4:00 to krzesło ma przyjechać. Dzisiaj plan jest bycia na ogrodzie, także będziemy w domu, także zobaczymy, czy ono przyjedzie, bo się zdenerwuje. Krzesło jest po prostu przepiękne, jest z ciemnymi poduszkami, tak jak chciałam, bo moje psy będą po prostu na nie wskakiwać, więc wiecie, zaraz by było brudno. Zresztą ja też jestem brudas, to zaraz bym coś uwaliła, nie? Zaraz bym coś zjadła i coś by padło, jakiegoś loda. Także jest ciemne, jest brązowe, bo chcieliśmy takie, żeby po prostu pasowało do naszego ogrodu. Zakupiłam też trochę biżuterii wczoraj na wyprzedaży u mojej koleżanki. I słuchajcie, ja już nawet nie wiem, co ja mam, bo ja kupuję od niej teraz, już długo nie pokazywałam Wam, co kupiłam, około 1,5 miesiąca, a ja kupuję i tam zbieram. I przez tą całą przeprowadzkę, przez te busy weekendy, ja nie miałam czasu do niej w ogóle podjechać, żeby to odebrać. I ja wczoraj tam kupiłam jakąś biżuterię, a ona mówi tak: Sylwia, ale Ty to już masz, Sylwia, ale Ty to już masz. A ja po prostu nie pamiętałam, co ja już kupiłam, bo ja tego tutaj jeszcze nie mam. Także myślę, że zrobię osobnego krótkiego vloga na temat biżuterii, którą zakupiłam. Poprosiłam ją o parę rzeczy, żeby mi ściągnęła. Zobaczymy, czy się jej uda. No i tyle. Dobra, spadam, 9:00, idę do Lidla i z Wami widzę się troszeczkę później. Do zobaczonka. Kochani, obróciłam z tego Lidla, jednak wróciłam w jedną i w drugą stronę piechotą, bo stwierdziłam, że jest tak piękna w ogóle, że chcę się troszkę przejść. I dobrze, że Andrzej został, bo zobaczcie, pokażę. Przyszła do mnie paczucha. Paczucha są tutaj 2 bluzy, 5 koszulek i 2 pary butów. Dobrze zapakowane jak na tyle rzeczy, ale nie pokażę Wam tego. Stwierdziłam, że zrobię Wam właśnie oddzielny vlog z biżuterią, którą postaram się pewnie odebrać jutro albo pojutrze. I z tymi ciuchami może sobie zrobimy jakieś mierzymy tutaj właśnie pierwsze w tym domu. Tak, przyszła paczucha, jeszcze powinna mi przyjść jedna. I druga przyszła do mamy, bo zapomniałam zmienić adresu i doszła do mamy. I w Lidlu kupiłam kwiatki, na takie się zdecydowałam, one były za 3,99. Piękne takie, wiecie, letnie, mega fajne. No i oczywiście musiałam kupić świeże tutaj wypieki z Lidla, uwielbiam je, bo na przykład te ciastka są tylko po 39 pensów, a reszta 49. Sporo tego, ale tak jak mówię, najpierw będzie Iwona, później będzie Marcel, pewnie jeszcze przyjdzie Marcio, no bo Marcio nie było w tym tygodniu, a to nie można tak być. Zresztą jutro jedzie do Newcastle, także musi ze mną zobaczyć, co mi pojedzie na weekend. Ze znajomymi jadą. I także te drożdżówki pójdą w mig, zawsze idą. Ja co tydzień kupuję, co tydzień mam gości, co tydzień one idą. Nie wyobrażam sobie, wiecie, mieć gości i nie mieć czegoś na stole. To jest taka chyba nasza bardzo polska tradycja, nie wiem jak to powiedzieć, bo w innych domach takich angielskich stwierdziłam, że tego nie ma, chociaż na przykład faktycznie jak mama Andrę to robi dużo takich rzeczy, ale mi się wydaje, że dużo tego przejęła od rodziców, od jego taty, bo jego tata ma bardzo podobne tradycje jak my. Chciałam Wam pokazać, co kupiłam też w Lidlu. Szukałam olejku do opalania, tylko że ja szukam takiego clear, przezroczystego, wiecie, żeby one... Nie lubię tych białych. I to jest Ambre Solar Clear Protect. Nie zostawia białych marków. Szybko schnie i jest z aloe vera. Wzięłam sobie 30 i one kosztują w Lidlu 4,99. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy to jest zła cena. Nie wiem, ile kosztuje w Tesco. Wydaje mi się, że więcej. Ale właśnie potrzebowałam na teraz, żeby się posmarować. Szczególnie twarz także jest. I chciałam Wam powiedzieć, że właśnie zawsze kupię wszystko Garniera, jeżeli chodzi o rzeczy do opalania. Po pierwsze, najlepiej mi się sprawdzają, tak mi się wydaje, a po drugie, Garnier nie testuje na zwierzętach, nie pozwala sprzedawać swoich produktów w krajach, w których to testowanie jest wymagane. Także bezpieczna firma Garnier i uważam, że fajnie działa. Oni mają też fajny Aloe Vera After Sun, który też jest mega fajny. A drugą rzecz, którą kupiłam coś pierwszy raz i jest to firma Cien, nie wiem jak to się wymawia. Oczywiście zanim to kupiłam, wygooglowałam i słuchajcie, jestem w szoku, bo faktycznie oni też nie testują na zwierzętach, także pomimo tego, że to jest tania firma, przepraszam, tania firma, to jak widać da się nie testować na zwierzętach. I tu jest, słuchajcie, 1 litr za 1,49 funta. Poczekajcie. Przepraszam.
Jeden litr za 49 i był jeszcze drugi zapach grejpfrutowy, ale że szłam piechotą, to stwierdziłam, że nie chcę mi się tego dźwigać, ale na pewno jak będę drugi raz, to wezmę, bo on fajnie pachnie, a mi się właśnie shower żele kończą. Czekam na otwarcie tej polskiej drogerii, żeby tam dokupić trochę właśnie polskich, chciałam shower gels, po prostu wiecie, z Blendy i tak dalej. No ale jak skoro nie, to stwierdziłam 1 litra za funt 49, hello! Także spadam, chcę zobaczyć, co jest w tej paczce, bo wiem, co tam jest, ale chcę zobaczyć, jaka jakość. Też mam dwie pary butów tam, ale chcę zobaczyć, czy Andrzej potrzebuje mojej pomocy, bo właśnie rozkłada nasz gardening set. Mega się cieszę. Cześć kochani, jest godzina 4. Garden set jest rozłożony, ale musieliśmy schować parasol, dlatego że wiało trochę i nie mamy takiej podstawki jeszcze do parasola, także musimy to zrobić. Była Iwona, poszła niedawno dopiero, także siedziała chyba z 5 godzin, ale było bardzo miło. Krzesło też w międzyczasie przyszło, z którego już zdążyłam się wywalić, do tyłu poleciałam i zamiast mi pomóc, to się tutaj śmiali, także zero pomocy otrzymałam, no ale trudno. Tak można liczyć na kogoś, ale wam pokażę, jakie wybraliśmy krzesła, tylko że właśnie tak jak mówię, nie ma parasola w naszym garden set. Takie siedzenia, one są z takiego łączonego, tu mają poduszeczki, także są cztery krzesła. Wiem, godzina 4, już gin piję, ale dlatego stwierdziłam, że nagram dla was teraz, ale jest czwartek, także taki jest, tylko sobie wyobraźcie, że właśnie jest tutaj jeszcze parasol. Tutaj na razie mamy właśnie tą część taką do siedzenia, palenia papierosów, nasze chimneys i barbecue, które później odpalimy. Miało być ogólnie małe barbecue, mieliśmy być w trójkę, ale okazuje się, że będzie więcej osób. Tu jest nasza figurka, słuchajcie, która przyleciała z Indii, od cioci Andry, która już niestety umarła i właśnie się pytali rodzice, czy chcemy do ogrodu i stwierdziłam, że to ma taki swój klimat, niby jest zniszczony, bo widzicie, tu ma takie coś, ale mega mi się to podoba. Szkoda, że nie mamy tutaj drugiego, żeby, wiecie, tu postawić, ale trudno. Ale prowadzę was do mojego krzesła. Ja nie chciałam jasnego krzesła, tak jak wam chyba mówiłam. Chciałam ciemne i to jest właśnie całe brązowe. I tak jak mówię, ono na stronie Amazonu kosztuje 320 funtów. Jeżeli chcecie linka, to wam podam, to sobie też kupicie, bo naprawdę jest mega wygodne. A na stronie producenta jest prawie, jak patrzyłam gdzieś, przed chwilą patrzyłam, to chyba było 499. I wiecie co, ono było, Andrzej mi tak postawił na chwilę, że było jakby góra do dołu i dlatego ja z całym tym krzesłem poleciałam do tyłu. Ale te poduszki tutaj, które są mega wygodne. Oczywiście one są wymienne, w ogóle to krzesło nie chciało mi się zmieścić przez drzwi. Na szczęście przewieźliśmy je drzwiami ogrodowymi, bo mi bardzo zależało, żeby krzesło było w jednej całości. Wiecie, tak, a niektóre te krzesła są składane przez pół i tu taki chamski, taka linia leci, że tak powiem, także fajnie. Ja będę chciała ozdobić to krzesło jakimiś liściami. Widziałam bardzo fajne liście z białymi kwiatami, tak żeby tutaj tak naokoło leciało. Ale powiem wam, że jestem mega, mega zadowolona. Jestem przeszczęśliwa. Naprawdę przeszczęśliwa. Także jest godzina 4, tak jak mówię, zjadłam tylko jedną drożdżówkę. Iwona jakoś dostała jakiegoś apetytu i zjadła 3, więc drożdżówki bardzo ładnie się rozeszły. Do tego przyszedł Andrzej, zjadł ciastko, a my jesteśmy właśnie z Marcelem głodni, bo Andrzej poszedł odwieźć Iwonę do domu. Ma Basia ze swoim chłopakiem Karlem przyjść, bo Andrzej był dzisiaj u nich. Nie wiem, czy wam mówiłam, że Andrzej kupił nowe głośniki do samochodu z przodu i z tyłu i nie umiał ich zainstalować, że tak powiem, a Karl Basi się zna na samochodach i takich typu rzeczach. Także fajnie, bo chyba 3 godziny, ale zrobili całe auto. Bardzo, bardzo miło z ich strony, że nam pomogli. Także też okazało się, że będzie, bo my mieszkamy tutaj po sąsiedzku, ale fajne jest to właśnie, że też powiedzieli, że hamulce nam na przykład wymienią, żebyśmy nie musieli do mechanika oddawać, także fajnie, bardzo fajnie, oni właśnie wszystko robią sami w aucie, znaczy on, także fajnie, że Karl nam pomoże i właśnie oni stwierdzili, że też do nas padną, bo oni mają trójkę dzieci, jednego małego chłopca, dwóch synków, niestety jeden jest autystyczny w tej najgorszej, że tak powiem, no ciężko jest, ale właśnie, ale idzie właśnie dzisiaj do nani na noc, także mogą wpaść do nas, a drugiego syna zostawią u dziadków. Także z grilla, który miało być tylko ja, Andrzej i Marcel, wykazuje się, że będzie trochę więcej osób. I Basia też szykuje bardzo dużo na tego grilla, a to miała być tylko kiełbasa.
ale że ja z Marcelem jesteśmy głodni, a Andrzej pojechał też do fryzjera i na zakupy, to zrobiliśmy sobie polskie zapiekanki. Zobaczcie, jak tutaj Marcel nam przygotował. Mamy jedna z pieczarkami, a druga z szynką, także sobie teraz jemy. Jemy sobie i czekamy na gości. Także do później. Marcel robi grilla, bo Andrzej się zmył. Słuchajcie, zaprosił ludzi i go nie ma. Spoko. I tutaj mamy kiełbaski powoli i kurczaczek. I'm just recording a vlog. Mamy chlebek, sałatkę Basia przyniosła. Do you wanna say hello? To jest Marysia, tak? Marysia? What's that for? I'm doing YouTube. Yeah, I do. I have a channel. I have a channel, so you will be famous now. I will be famous. I've got over 1,000 subscribers, so over 1,000 people will watch you. I will subscribe to you. A tu Marcel robi. Wszyscy znają już Marcela u mnie na kanale. Witam, witam wszystkich. Witam, tak. Co robisz? No robię grilla niestety, bo Andrzej mnie wykiwał. Wykiwał cię, a gdzie jest? No właśnie u fryzjera. Słuchajcie, zaprosił Andrzej sobie gości i pojechał do fryzjera, także Marcel przejął stery. Tutaj jest kiełbaska i kurczaczek. Jakiś kurczaczek czosnkowy albo coś tam. Nie wiem. Jakiś tam. Także czekamy na niego, aż przyjedzie, bo musi nam dowieźć trochę alkoholu. Więc Marcel ma alkohola, ale ja nie mam, a boję się wywrócić po raz kolejny na tym krześle. Także właśnie tak jest. Krzesło jest mega wygodne, ciągle do niego siadam, ale tutaj się. Ale tutaj się właśnie z dzieckiem biją moje krzesło, także jest średnio. Lampki, zobaczcie, świecę lampkami. Świecę lampkami, jak to zrobić? Takie są lampki, zobacz. Ej, świecą się teraz. A nie, nie migają. Nie migają. One migają, ale. Ale zobacz, zobacz, jak to. W kamerze migają. Zobacz ty. Bo to jest wyświetlacz. Aha. Chyba. Chcesz coś jeszcze dodać? Ja nie, ja nic, ja podziękuję. Cześć everybody! Hello! I am here today to Zgoda is being goopy. He's crazy today! She's like, ah! Also, we go to see Godek, okay? Also, we go for a walk. Go away, yeah! Zobacz, this is Godek. This one. Look, look. Look at my companion. Look, she's crying. I don't know why she's crying. She's very upset today. She's very upset today. She found out her bicycle would never get his wheels. So much. Look at the bicycle. It would never get wheels. So much. It's a bicycle. They go nowhere. She told me today she lost like 465 calories on the bicycle. And she went like 13 kilometers on the bicycle. I don't understand how we can go 13 kilometers. It had no wheels. Bicycle with no wheels, no go nowhere. So why she crying? Because she realized it. Reality is like bicycle can't go nowhere. So what? She's still crying. Bless her. Poor little Godek. Oi, 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 oi. Może coś zarobi na tych vlogach? No, zobacz, this is Godek's friend Iwona. Oh my god, nie. Cześć Iwona. Hi, okay? Cześć. See? This is Iwona. Zobacz, and this is our dearest friend. He's like a baby to us. His name is Małek Szuszak. Cześć Małek Szuszak. You see? So, okay. So, we go for a tour of the house, okay? No, don't take them there! Where are you going? Okay, so we go up, we go up, 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 up. Up the stairs. And so much. Ta-da! Look, this is our dorm hall, so much. So much. So, this is our room, Mac. See? So,
So when we're in the room, we have our bed. Yeah? So Kotek lay here. Misko lay here. I lay here. Kotek lay here. See? Look, I show you. Stop it. I will show you, okay? So we go like this. So I lie down like this. With a yes, this is a Jednorozzi's pillow. And Kotek lies a Jednorozzi's pillow. It's very strange. And so this is where Kotek lies. And we're all together, we lie down like this, and we cuddle with Noki like this, and we cuddle. That? Oh yeah. Okay, we go back downstairs. Oh, so much. So much. Kotek lies in the roses. Look, another one. Yes! So much. Another one. Yes! Oh, and she likes puggies as well. So much, look, she likes puggies and she likes in the roses. So, we have puggy in the roses. Yes! But he has little wings, we don't know why. So, we call him Puggyon. Yeah, we call it like, what they like her puggy, see? She has no family, so this is her family. She has toys for her. A puggy family. Shh, but it's crazy, yes. Okay. Okay, so, okay, so now we go back to see the crazy Kotek. Okay, so, he's like going into the jungle. We go down the stairs quietly. Like you go to see a little tiger, yes? You go to see a tiger, you don't go. You go and creep very quietly. Like, look, this is the little tiger named Kotek. Not much. The Kotek is shy today, she don't want to show her face. Look, we go to see her behind her cage in the bars. Yeah, right, look, she's in a cage. See? And she's crying. I don't know why. Like I said earlier, she's still very upset. She finds out they cannot put the wheels on the bicycles. It's very heartbreaking, honestly. My Sedushko is like broken, you know? She just can't help it, you know, she cries so much, like she's coming from here because the bicycle, so fast bicycle, will never have his wheels. Never have his wheels. But anyway, so I will go and I will leave you with crying Kotek behind the bars. She's in a zoo. Tak, kochanie? Tak, kochanie. This is my Kotek. Mhm. Panie głupie Kotek. Finish. Panie crazy. It was a wedding polski. Kotek is Szalona. Szalona jest. Oh, Szalona. Szalona. Szalona czy Szalona? Szalona. Szalona. It sounds like made up language to me, but because so many people speak it, it's like it must be real, you know. Like I watch a movie and Star, you have Star Trek and the man going, you know, he must be a real language, you know. So many people speak this language. He must be real. You see, I can't talk to you guys because they are being buzzed aloud. Shush. You see.
He's like a zoo here, you know? They just do so much. He never shush. Ever. So, our friend, Mao Shushak, yeah? He's like Kielbasa, except he's like this much of Kielbasa. Doug, I know what you're thinking. Poor little boy. Poor little boy. Poor little Shushak. So all you girls out there, if you see Mao Shushak, please be nice to him. It's not his fault he was born like this. If you see him, even if you don't know him, you see him walking in the streets, you must go and give him a doja boozy like, Dag, because poor little boy, he's so upset that he will never be a real boy. Anyway, I will go and leave you all and say dobranoc, na razie, papa, kochani. Papa. Yes, everybody, it's me again. Mao Shushak is talking to me, Skull, and he said that I make him speechless. He's so nice. And he makes me so happy that I make someone else feel nice. So much. Look at him. He's smiling so much. He's like a cute little boy. But I said to him, surprise him, Mao Shushak. I don't mean to break your schedule, Skull, but... Nie jestem pedale. Przepraszam. Mino. It's not me, I am. Przepraszam. But it's okay. We will find you another boy. Tak, Shushak? No, Shushak. Tak, yeah. See? He no. Said no, but he means tak. No, no, no. You know, in Polish you say, oh, no, no. So he's talking, you know, no. Yeah, no. Mm-hmm. It's like in English we say, mm-hmm, yeah, okay, mm-hmm, yeah. But actually, he means tak. Okay, but this is secret code. We won't say nothing. No. Actually, he's going, no. When he say tak, I mean no. When he go, no, I mean tak. Yeah, you see? You know, which in some countries, they go, when they want to say yes, they go. This means yes. Or they go, this means yes as well. So you never know when they say no or yes. But with Mao Shushak, when he's going no, it means tak. No. You see? He did it again. Undeniable. See? But we will go for a drive tonight to drop him in Domo. Because he doesn't live with us. We don't trust him in Domo. Especially where I sleep. You know? Where I sleep is for me going kotekone because Mao Shushak might get too excited. Fuck off, Andre. But it's okay. Mao Shushak, it's okay. We love you, Kohani. You are our little baby boy. But anyway. Andre, please. Please. I'm going to take Mao Shushak with us to buy a little bicycle for Kotek. Because Kotek wants a bicycle. And our bicycle, this one, we cannot put wheels on it, so we will get a little bicycle. At some point, we will get one. One that he maybe she like, we don't know. We're just waiting for Kotek to come down. She's gone upstairs. I don't know why to do her makeup and her hair, vodka. You know, we just go to Kotek and come back. I don't know why she go upstairs. Kotek! Ah, I know why she went upstairs.
Si went to go shiku. Kotek! Kochani, chodź tu. Cześć, everybody. So, this is my kotek. You tell them that already. And I have to tell you that I love my kotek so much. So much! This is my kotek. Mm-hmm. Isn't she beautiful? Yeah. Look at her, look at it. Look at this beautiful ponytail. Look at this beautiful nose. Look at this beautiful Oscar. She spent so much money for her Oscar Vossi. Oscar Vossi, to so rzadko. She's so beautiful, so amazing, with her lesbian haircut. You know, she's beautiful and amazing. And I have to say, as much as I joke and I like to play around, this is my rock. She looked after Mitko a lot, and I appreciate it a lot. So, to say dziękuję, I give you a buzi. No, I don't want a buzi. Daj buzi, kochani. No, I'm okay. Proszę. My koń has all these nice things about her. She don't want to give me a buzi. No, mnie proszę. Proszę, kochani, daj buzi. You see, I train her well. She's scared of Mitko. She thinks she's gonna get a piesek buzi. If you guys don't know what a piesek buzi is, you know when a piesek comes to you and give you a buzi? I give Kotek a piesek buzi like this. Because we like to play this thing. Kotek is a Kotek. And you give him a piesek. Kotek is a wreck. Piesek is Kotek. And you know, piesek ran after the Kotek all the time. Yeah, so, this is my Kotek. I just gave you a mała piesi. This is what we call a puggy buzi. A puggy buzi, you go. Anyway, so I say dobranoc to everybody. Dobranoc! Dobranoc! Na razie! Pa! Pa! Cześć, chong chong! Cześć, everybody! Zapraszamy do pytania. Oh, yes, you can see me now! Tell me! So, we put a. No, camera cannot sit there. Where can I put camera? Zapraszam, I'm trying to find a domo for you so you can stay nice and safe. So, we put you like this, maybe? Zapraszam, everybody, put that guy. We're going for a drive. I want you to take you with us so you can all see. Not show them! Oh, that's better. Zobacz. Cześć, everybody, you see us. Say cześć. Cześć. You can see here. Oh, look, you can see. You can see. Just a little square popping up. This is my kochanie. We decided that. Uh-oh, he's getting upset with me. I talk too much apparently. I don't know. He's very upset recently. I think he's recently said his jaw is broken, so you know. I think we should do like Big Brother. You know on Big Brother TV show? They have like a booth you go to and you sit and you talk to the camera. So, Shushak, proszę, talk to the camera. What's the matter, kochani? I'm not Shushak. You are a Shushak, small Shushak. I think, so much, look at me. I think it's a duży kielbasa. Nie mały Shushak, you can see, so much. A Shushak like this doesn't have a small Shushak. This little boy who wants to be a little boy. He's definitely... It's okay, kochanie. You don't have to be. You have to be. Don't have to be embarrassed. It's okay. You are amongst friends. He's amongst friends. You see, we are all friends. You're talking about this like. You see? If I'm your friend, why are you talking about this? See? Because, kochanie, we need to find you a girlfriend. So. If any of you guys are interested in this little amazing person, you send your number to Kochanie Kotek, to this one, okay? And we will do like a blind date. Yes? There'll be three girls,
on one side and Shushak on the other. They won't be able to see each other. And Shushak will ask one question and each one will answer. And he'll have five questions and then he'll choose which one to go on a date with. Okay? Dag, I think you sound like a brilliant idea. If you like this idea, you'll send your phone numbers and we will sort something out. Okay? Dag. Dag, yeah. Again, Naraj, yeah. We go for a drive. We go to take Shushak to his domo. Because like we said before, we don't trust him in our domo. Okay. Naraj, yeah. See Naraj. Naraj, yeah. Naraj, yeah, Shushak. Naraj, yeah, Vona. Bye. See, Shushak is very shy. Oh, little baby. Dobra, pa.